Oj mili, dziś mam piękny widok, znowu powróciłam tu, gdzie on jest najpiękniejszy, mam moją herbatę zieloną i dobry moment, żeby powiedzieć o sprawie, do której dawno się już przymierzam, a w ciągu ostatnich dni poczułam, że ona już we mnie krzyczy. Jeśli coś się we mnie rodzi i mam okazję o tym chwilę pomyśleć, a tak było wczoraj, jechałam przez kilka godzin w deszczu, zero bodźców oprócz utrzymania toru jazdy, to gdzieś tam, tym drugim torem, pojawiła się we mnie układanka. Jakaś wstępna, tylko zarys, bo zawsze jak siadam przy mikrofonie, żeby coś do Was powiedzieć, to wiem, że mam prowadzenie, wiem, że powiem to, co trzeba, i że nie muszę napisać sobie wielkiego konspektu, tak jak to czynię wtedy, kiedy dzielę się zdobytą wiedzą i chcę ją przekazać jak najbardziej klarownie. Niedawno oglądałam film, Zrywka zwykła, w którym ojciec stworzył potwora. Jego syn okazał się potworem, a on część swego życia, ojciec, spędził na dołożeniu się do tego, żeby aktywność potwora wygasić. I tak mi przyszło, że to jest dobry obraz odpowiedzialności. Dziś rano, przy moim soku porannym, obejrzałam film o panu, który mieszka w cudownym ogrodzie, który stworzył od podstaw w małym domku, w środku cudownego ogrodu. Opowiadał na tym filmie, jak ten ogród budował jak wybierał nasionka, jak sadził, jak przynosił jakieś resztki i odpady z różnych hodowli, odchuchiwał te rośliny i jak bardzo był przejęty wzrostem każdego swojego dziecka bo tak te roślinki nazywał. Powiedział, że stara się być odpowiedzialny za wszystko, co zasiał. I tak mi przyszło, że to właśnie jest sens kreacji. Kreuj, masz wolną wolę, możesz dokonywać każdego wyboru, bo w taki charyzmat wyposażył cię Twój ojciec, stwórca. Ale bądź odpowiedzialny za wszystko, co stwarzasz. Precyzyjnie myśl, bo myśl jest nasionkiem zaczynem kreacji. Potem opracuj wyobrażenie. Bo wyobrażenie poprzedza precypitację, czyli ziszczenie. Potem powiedz słowa: niech się stanie albo om, czyli to słowo, które z chaosu wyłania porządek. A potem już jest, tylko jam jest. Każde stworzenie, które wygenerowałeś, poczynając od myśli, przez słowa, przez akt wzniecenia energetycznego, kończąc na obserwacji samodzielnego foru, jest odpowiedzialnością. Na każdym etapie powołując do życia cokolwiek. Człowieka, zwierzę, roślinę, zjawisko, egregor. Jesteś za niego odpowiedzialny. Jesteś odpowiedzialny za to, co stwarzasz. To nie jest dobre, jeśli powołujesz do życia dziecko i po urodzeniu nie obchodzi cię, co się z nim dzieje, czy ono jest szczęśliwe. Czy ono nie rośnie we frustracji, czy ono nie bije kolegów, czy ono nie jest odepchnięte ze środowiska, bo coś tam. Zawsze na każdym etapie reagujesz. Jak widzisz, że się źle dzieje, starasz się minimalizować straty i odwracać bieg wydarzeń. Dobrze czynisz. Samo powołanie do życia czegokolwiek nie wystarczy. Trzeba jeszcze tym wszystkim widzieć swoją rolę stwórcy. Jesteś ojcem tego, co stwarzasz. Jeśli stworzysz coś, coś piękne, dobre, obserwujesz, że czyni dobro. To zawsze masz zwrotki energetyczne. To bądź zadowolony, bądź szczęśliwy i na bazie swojej radości kreuj dalej. Co to są te zwrotki energetyczne? Ano to, co do ciebie wraca. Jeśli coś robisz i skutkiem tego, co robisz, tej akurat aktywności, masz Deklaracje, że to działa dobrze, że kogoś uszczęśliwiło, że ktoś wyzdrowiał, że rośnie. Jeśli ktoś ci dziękuje, jeśli ty masz lepiej, bo każda energia, którą z siebie wypuszczasz i jej skutki do ciebie wracają, to znaczy, że zrobiłeś dobrze. I to znaczy, że musisz to dalej obserwować, bo rzeczy się psują. Musisz być odpowiedzialny za to, co stworzyłeś. Jeśli nie możesz, nie masz czasu, nie powołuj tego do życia. Prosta historia. Również dlatego, że jeżeli wygenerujesz gdzieś, nawet nieświadomie, jakąś złą energię, nienawiść, polaryzację i wojnę, to to do Ciebie wróci i Ciebie zmiecie. Bo stworzenie Zawsze to, co stworzysz, zawsze wraca do Ciebie, zmienionej, ale zmultiplikowanej energii. To, o czym mówię, dotyczy nie tylko dzieci i zwierząt. Chociaż warto powiedzieć kilka słów o tym, żeby nie powoływać na świat i powoływać do życia zwierząt, które później są niechciane wypełniają schroniska, Powiększają energię biedy i cierpienia na Ziemi. Rozmnażaj swojego psa świadomie, tylko wtedy, jeżeli to jest dobre, I jeżeli będziesz mógł w dalszym ciągu obdarzać uwagą, to do urodzenia czego się przyczyniłeś. Jeżeli nie, to przygarniając psa ze schroniska, zredukujesz, Poziom cierpienia i biedy na Ziemi. Uczyń szczęśliwymi tych, którzy już są. Po prostu. Jeśli możesz, zrób to. Jeśli nie, zostań wolontariuszem, pomóż biednym zwierzętom, jak i na ile możesz, bo wtedy pomnażasz dobrą energię i tworzysz. Energetyczne, pole dobra. Dobro rodzi dobro. Jeśli jednak się pomylisz, pomylić się jest rzeczą ludzką. Zdarza się, że się pomylisz, to po sobie posprzątaj. Jeśli zrobiłeś komuś krzywdę, świadomie lub nieświadomie, ale zauważasz skutki własnego działania, to przeproś i zadość zadośćuczyń. To jest sprzątanie. Zdejmij odium swojej złej energii, która przyszła do tego kogoś, i spowoduj wyrównanie strat energetycznych w tej osobie. To jest zadośćuczynienie. Nie tylko, przepraszam. Ale jeszcze doprowadzenie do tego, żeby cierpienie, które wywołałeś, obrócić na dobro. Nie tylko, żeby je zdjąć z tej osoby, ale żeby jako dobrze przebyta lekcja było zaczynem, nasionem czegoś wspaniałego i świetlistego. Tak przeproś, żeby na skutek Twojego przepraszam i Twojego zadośćuczynienia, urosło dobro. I oczywiście obserwuj, czy zrobiłeś to dobrze. Jeśli zaś zrobisz coś, co krzywdzi ludzi, chociaż może tego wcale nie chciałeś, jeśli Twoje działania stworzą samobieżne działo, które powoduje wojnę, Polaryzację, płótnie i nienawiść. No to musisz się zająć swoim stworzeniem. Musisz to kalekie dziecko wyleczyć, przytulić, zabrać z tego obszaru, na który je wypuściłeś, posprzątać tam. Spowodować, żeby ten ogród odżył. Ty jesteś odpowiedzialny za rekultywację tego ogrodu, który zniszczyła zła energia. Nawet jeśli wypuściłeś tę energię w najlepszej wierze, jeśli się po prostu pomyliłeś, to ty masz odpowiedzialność za sprzątanie tego ogrodu. To Twoja rola. Jeśli w tym ogrodzie leżą drzewa, wszyscy robią kupy i nikt ich nie sprząta. Jeśli są dziury wykopane przez przechodzące zwierzęta, które grożą połamaniem nóg. Jeśli trawa zarosła, wszystkie roślinki, które nie mają światła. Jeśli są obszary polane kwasem, a ogrodzenie leży i niszczeje, a ty mówisz, że nie masz czasu tego posprzątać, to nie jesteś odpowiedzialny. Odpowiedzialność za to, co zasiałeś, jest z tobą zawsze. A jeśli mówisz Nie interesuje mnie to puściłem to. I niech to robi, co chce. To znaczy, że nie jesteś kreatorem, tylko kurą na podwórku, która grzebie troszkę łapką, a czasem zrobi kupę i nawet nie wie, że ją zrobiła. Patrz z pozycji orła, który dokładnie wie, co robi. Wie, że musi wzlecieć wysoko i patrzeć z góry, i nic nie umknie jego uwadze. Czyli mówiąc w skrócie, nie bądź kurą, bądź orłem, albo wzleć jeszcze wyżej do pozycji Boga. I jeśli czujesz się Bogiem, to bądź jak Bóg. Bądź odpowiedzialny za to, co powołałeś do życia. Przyglądam się ostatnio różnym zjawiskom, z uwagą, bo zawsze szykuję dla Was tematy tych podcastów. Wiem, co jest palące w danym momencie, na co położyć nacisk. I jak patrzę na pewne iskry, które powodują potoki nienawiści, potoki złych słów, polaryzacji, stania w wojnie, Przekrzykiwania się, to sobie myślę, że to wszystko jest źle. Wystarczyłaby prosta odpowiedzialność za myśl, słowo i wiek życia tego, co powołałeś do istnienia. Pamiętaj, myśl to zaczyn, powinna być dobra. Potem przemyślenie intencji, wdrożenia idei w życie. Czyli budowanie intencji, o czym mówiłam w osobnym podcaście. Jak to robić? Dodajesz do tego wyobrażenia wynikające z dobrych, wysokich uczuć. O czym pojawia się słowo akt precypitacji, dźwięk, to coś co z chaosu wyłania nową logikę, konstrukcję nowego wszechświata. To jest zasadzenie nasionka do ziemi. Potem nasionko podlewasz, dbasz o nie, gadasz do niego, patrzysz, jak rośnie. Jeśli pojawiają się w pobliżu chwasty, które mogłyby zagrozić jego wzrostowi, to dbasz, żeby go nie zasłoniły, nie osłabiły tego nasionka i tej twojej małej roślinki. Jeśli słońce jest nieco za duże, to ją lekko cieniasz, Pilnujesz, żeby podlewał ją ktoś, jeśli ty wyjeżdżasz. No tak. Nie mówisz, nie obchodzi mnie, co się z nią dzieje. Wiecie, to jest trochę tak, że akceptacja rytmów, pogody, tego, co się na świecie dzieje, pomaga oczywiście w tym, żeby nie być zbyt zajętym. Ale jednak samo uczestniczenie w cywilizacji nakłada na nas szczególne obowiązki. Ostatnio miałam z moją przyjaciółką, rozmowę na temat bardzo fundamentalny dla każdego właściciela zwierząt: czy my mamy prawo do eutanazji na zwierzętach? Nie mówimy o eutanazji na ludziach, chociaż mam wiele myśli w głowie na ten temat. Ale powiem tak. Powiem to, co powiedziałam mojej przyjaciółce, która miała wątpliwości. Czy ona ma prawo uśpić swojego psa, kiedy on cierpi? W naturze te wszystkie psowate, wtedy kiedy czują się słabe i chore, wykopują sobie jamkę i się zagładzają. Czy my powinniśmy postępować tak z psem domowym, który na nas polega, jest w nas zapatrzony? Wie, że go chronimy, którego leczymy. Tym samym ingerując w naturalne rytmy. Wtedy my przejmujemy odpowiedzialność za to zwierzę, bo my jesteśmy odpowiedzialni za to, co tworzymy. Jeżeli powołujemy do życia albo bierzemy szczeniaka, leczymy go, trzymamy w domu, uczymy go bliskości z nami, to nie ma wątpliwości, że przyjdzie taki moment, w którym będziesz zmuszony odpowiedzieć sobie na to pytanie: czy zostawić tego psa naturalnie, nie leczyć go i pozwolić, żeby cierpiał i odszedł tak jak w naturze, czy też zredukować tę energię cierpienia, podając mu śmiertelną truciznę. Każdy na takie pytania musi odpowiedzieć sobie sam. Nie ma możliwości, żeby ktoś, z zewnątrz wszedł w te relacje stwórcy i jego dziecka, stworzenia, tak? To samo dotyczy rośliny. To twoja decyzja, czy ty rezygnujesz z Twojego krzaka bzu, czy go wyharatasz, żeby na nim posiać co innego, czy też będziesz go przycinał i o niego dbał. Żeby co roku był większy i szczęśliwszy, ty uczestniczysz w życiu tego, co stworzyłeś. Jeżeli wypuściłeś do sieci jakiś zły materiał, który polaryzuje, który buduje napięcie i nienawiść. Twoim obowiązkiem jest nie tylko usunąć ten materiał, ale i posprzątać to, co on spowodował. Dlatego zrobiłam taki krok w moim dorobku medialnym. Usunęłam kiedyś materiał, który polaryzował i budził złe słowa. Puściłam wtedy do mojego pola, publikując ten materiał, puściłam do mojego pola energię płótni polaryzacji, wściekłości i nienawiści. Usunięcie tego materiału też było yy, trudne. Wielu z tych, którzy polubili tą kłótnię i ten wrzask, który ten materiał wygenerował, byli wściekli na mnie, że ja ten materiał zabrałam, że zabrałam im możliwość komentowania wściekłego i nienawistnego, że wzięłam na siebie zatrzymanie fali hejtu, którą ten materiał urodził. Miał dobry zamysł, ale źle poszło. Wiecie, z perspektywy czasu uważam, że zrobiłam znakomicie, że postąpiłam jak twórca odpowiedzialny za swoje dziecko. Uznałam, że skoro to dziecko czyni jakieś tam zło, zaburzenie, napięcie energetyczne, to ja muszę zabrać mu narzędzia, które są niedobre. Wycofałam ten materiał, a po to, żeby posprzątać atmosferę po tym wydarzeniu, nagrałam ten materiał ponownie, zważając na to, aby nie pojawiła się formuła zapalna. To była moja lekcja. I ten materiał został. Ten kolejny nie wywołał już takiego negatywnego oddźwięku. Później udało mi się zbalansować negatywne energie, które się pojawiły na skutek tego usuniętego materiału. Uważam, że zrobiłam dobrze. Jestem odpowiedzialna za to, co wyzwalam moim działaniem. Chciałabym też opowiedzieć o mojej klientce, mojej podopiecznej, która, nie wiedząc o tym, że robi komuś krzywdę, wdała się w sytuację romansu z człowiekiem, na którego czekała jego rodzina, żeby powrócił do domu. To było złe. Zachęciłam moją klientkę, żeby nie tylko wyszła z tej sytuacji, ale przeprosiła tę rodzinę i zneutralizowała jak najbardziej mogła negatywne skutki tej sytuacji. W odpowiedzi na pytanie ale przecież ja o tym nie wiedziałam mówię nie to, że nie wiedziałaś. Nie zmienia faktu, że jesteś odpowiedzialna za tę energię. Wygenerowałaś swoim działaniem negatywną energię. Możesz być kurą na podwórku, ale możesz być alchemikiem, który szare zamienia na złote. I tutaj przechodzę do konkluzji. Wszystko, co złe, co Okazało się silne, ale niszczące, można za sprawą alchemii zmienić na złote. Szare możesz zamienić na złote. Porzuconego psa przez kogoś możesz zrehabilitować, uczynić szczęśliwym i nauczyć go być psim terapeutą dla innych porzuconych burków. Twój trudny syn, który się bije w szkole i w przedszkolu, który zasiewa zło. Wtedy, kiedy dasz mu dużo miłości, kiedy się nim precyzyjnie zajmiesz, nawet zmieniając swoje życie, może stać się terapeutą w przyszłości dla wielu nieszczęśliwych dzieci. Twój materiał, który spowoduje polaryzację i nienawiść może być twoją lekcją, żebyś w przyszłości lepiej gadał, bardziej zwracał uwagę na energię, którą wyprodukujesz. I żebyś sobie przemyślał, jakimi zasadami i regułami kierujesz się w twoim twórczym akcie. Jeśli Dokonałeś złego wyboru swojej aktywności artystycznej. Mnie się to też zdarzyło wiele razy. Wiecie, co zrobiłam? Jak widziałam, że tkwie złej produkcji, która będzie w ludziach budzić czerń, zamiast światła, to po prostu ją składałam bezkompromisowo. Rezygnowałam z udziału. Nie byłam na tyle silna, żeby takie moje wybory podziałały tak jak wybór pani Aleksandry Kurzak, która nie zdecydowała się wystąpić w sztuce, która jej zdaniem była zainscenizowana w sposób obniżający energię. Szczegóły opowiem w moim podcaście operowym. Uważam, że to kazus, który warto omówić. Budzi mój szacunek. Decyzja pani Aleksandry Kurzak budzi mój szacunek. Miała w sobie niezgodę, czuła, że została, że znalazła się w sytuacji, która mogłaby wygenerować dla kogoś krzywdę, zatem wycofała się z tej sytuacji. Zrobiłam to wiele razy na mniejszą skalę. Bo nie jestem tak słynną gwiazdą jak pani Aleksandra Kurzak. I siła rażenia moich decyzji repertuarowych nie była duża, ale znacząca. A może ktoś za 10 lat się zatrzyma i powie zaraz, zaraz. Cichocka tego nie chciała robić, a dlaczego ona tego nie chciała robić? To są właśnie takie proste przejawy odpowiedzialności energetycznej. Obserwuj, to, co rodzisz. Sprawdzaj, jak to funkcjonuje. Jeśli widzisz, że zaniedbałeś swój ogród. Albo że ktoś ci go niszczy na skutek tego, że podjąłeś jakąś niedobrą decyzję, to sprzątaj po sobie. Jesteś odpowiedzialny za każdą decyzję. Bo twój świat. Stwarza się na bieżąco, a właściwie nie powinnam powiedzieć, stwarza się. To ty stwarzasz swój świat na bieżąco. Nic nie jest gotowe i skończone. Ty stwarzasz siebie i stwarzasz swój wszechświat. Zatem zadbaj, żeby każde nasionko, które zasadziłeś, przyczyniało się do wzrostu dobra, harmonii, i cudów, kolejnych cudów wokół ciebie, bo cuda są możliwe. Już niedługo na moim kanale wspaniały program o czynieniu cudów. Jutro nagrywamy. Będzie jednym z kolejnych materiałów. Będzie wspaniały gość. Który powie, że w każdej chwili i na każdym etapie możemy dokonać każdej zmiany. Zatem, w każdym momencie możemy przejąć odpowiedzialność nawet za dziecko, które dawno porzuciliśmy. Róbmy to, bo na tym polega świadome życie. Nie możesz powiedzieć, że jesteś człowiekiem na ścieżce rozwoju świadomości, jeśli logujesz się gdzieś tam w internecie i generujesz z siebie nienawistne słowa. Postwarzasz nienawistny i negatywny świat w tym akcie. Takie słowa to dźwięki, które powodują, że. Mikrocząsteczki, z których składa się wszechświat, otrzymują nieharmonijną, niesymetryczną strukturę, niskoorganizowaną, niskowibracyjną. Każde Twoje złe słowo i każdy Twój nieodpowiedzialnie porzucony akt przyczynia się do psucia wszechświata. Negatywne słowa. Brak odpowiedzialności za to, co zrobiłeś, brak sprzątania, jeśli zrobiłeś błąd, to psucie wszechświata. Zadbanie o te proste trzy aspekty, to dopiero początek drogi. Nie jesteś świadomościowcem, jeśli słuchasz podnoszących świadomość filmików na YouTubie, a potem idziesz na kogoś narzygać. Na jakimś profilu czy kanale. Nie. Wyprodukowałeś tym samym paczkę złej energii. Jeśli zrobi to już dziesięć osób, to już się robisz rzeka. Nie wolno ci nikogo nienawidzieć, nikogo poniżać, nikogo zwalczać. To nie jest twoja robota. Ty masz rosnąć. Bo przyczyniając się do własnego wzrostu, przyczyniasz się do wzrostu wszechświata, to nie jest tak, że pół godziny poświęcasz na medytację, a potem hulaj dusza piekła niego, nie ma. Możemy sobie kogoś pokopać, obszczekać. Nie użyję brzydkich słów. <laughs> Bo brzydkich słów nie powinno się używać. Nie możesz tak robić. Jeśli chcesz w sobie rozwijać światło i masz świadomość, że jesteś częścią tkanki, niezbędną, unikalną, z bardzo ważną rolą, każdy z nas jest ważny i niepowtarzalny w tej unikalnej, w tej cudownej układance. Każdy z nas ma. Rolę, której nie ma nikt inny. I jeśli dobierzemy się do tych swoich najwyższych potencjałów, i jeśli wszyscy się połączymy w tej złotej iskrze, to będzie z tego wielka, wspaniała, cudowna chmura dobra. I o to chodzi. Tak więc, Pamiętaj, jesteś odpowiedzialny za to, co zasiałeś. Nie uchylaj się. Sprzątaj, przepraszaj, redukuj straty. A najlepiej stój w prowadzeniu, stój w świetle, wtedy błędów będzie mało, bo to że. Ich nie będzie, tego, że ich nie będzie, nie mogę Ci obiecać. Dopóki jesteśmy na Ziemi, to znaczy, że mamy jeszcze potencjał czynienia błędów. Jeśli stajemy się doskonali, wracamy do domu i już nie inkarnujemy. Zatem nie wymagam ani od siebie, ani od ciebie, żebyśmy byli doskonali. Proszę cię, żebyśmy byli odpowiedzialni. Miejcie dzisiaj piękny dzień? Ja się przygotowuję do ważnego nagrania, które mam nadzieję przysporzy wam wielkiego światła i wyprowadzi z lęku tych, którzy jeszcze w nim stoją. Kocham Cię, przepraszam, wybacz mi. Dziękuję.